Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Credo, w którym w tym roku zajmujemy się rzeczami, na których się w ogóle nie znamy, czyli wychowaniem dzieci. Ale tak to jest, że książę lubią się w mówieniu o tym, na czym się nie znają, więc zamierzam dorównać moim poprzednikom. Chciałbym zasadniczo Wam powiedzieć dosyć krótką konferencję którą całą można skrócić do jednego zdania w sumie. I W sumie to mogę powiedzieć jedno zdanie i mogliśmy pójść już. Ale żeby nie było tak, że tak nic łapnie zrobił, mi się nie przygotował, to będę owijał to zdanie najpierw przez 40 minut, a potem Wam na końcu je powiem. Dlatego, że ten temat naprawdę mi się sprowadza do jednego zdania. Ale to do tego dojdziemy. Chciałbym, tak jak zawsze, żebyśmy sobie przeczytali, skomentowali, bardziej skomentowali i żebyście posłuchali. Pewnego fragmentu z Biblii, a tak naprawdę całej księgi. Tylko, oczywiście, nie będę wam to czytał całej księgi, tylko bardzo wam polecam jako pewnego rodzaju kontynuację tego, co wam to dzisiaj powiem, żebyście tę księgę sobie przeczytali, choć przypuszczam, niektórzy ją znacie. Chodzi mi konkretnie o księgę Tobiasza. Dlatego, że księga Tobiasza jest, tak mi się wydaje, chyba jednym z najlepszych tekstów biblijnych do takiego myślenia o rodzinie w jej, że tak powiem, pokoleniowości dlatego, że jak może wiecie, może tak, kto czytał Księgę Tobiasza? Aha, czyli trochę żana. dobrze. To dobrze, że tak mało, bo to znaczy, że większość z was nie będzie się nudziła. Chciałbym tylko najpierw krótko opowiedzieć trochę tej historię, w związku też z tym, że większość z was tego nie czytała i dojdziemy do jednej sceny, która jest kluczowa, jak dla mnie, w tej historii i która dokładnie będzie jakby o tym temacie, który chcę tu powiedzieć, czyli rodzice na, de na detoksie. Po co w ogóle są dzieci? Księga Tobiasza jest jedną z najkrótszych ksiąg Pisma Świętego. Tylko kilka rozdziałów. Można spokojnie dzisiaj wieczorem do poduszki sobie poczytać. Opowiada historię dwóch rodzin. Konkretnie przede wszystkim jednej rodziny, ale w tle jest też druga rodzina, więc de facto są to dwie rodziny. Chociaż głównym wątkiem jest jedna rodzina. Tą główną rodziną jest rodzina Tobiasza, tobiasza starego i Tobiasza Młodego, bo ojciec i syn mają tak samo na imię. Jest, Można by powiedzieć, tobiasz senior i tobiasz junior, którzy to znajdują się w dosyć trudnej sytuacji takiej życiowo, egzystencjalno, światowo-pieniężno-rodzinnej. Mianowicie. Yy... Księga opowiada taki epizod z ich życia, znaczy kawałek ich życia, kiedy ta rodzina trafiła razem z całym narodem izraelskim do tak zwanej niewoli babilońskiej. Jeżeli znacie jakoś tam historię trochę może Starego Testamentu, czy też Izraela, to wiecie, że kilka razy na przestrzeni całego Starego Testamentu ten naród został najechany przez Asyrię, i kilka razy zdarzyło się, że zostali uprowadzeni, w sensie cały naród, a raczej może nie cały, tylko co znaczniejsze jednostki w tym narodzie, zostały po prostu wzięte do niewoli, i wyprowadzone ze swojego kraju, no po to, żeby, że tak powiem, kraj zrujnować. I to jest jeden z takich epizodów, kiedy po prostu co ważniejsza elita izraelska trafia do niewoli babilońskiej, tracą swoją ojczyznę, tracą swój normalny sposób życia i muszą mieszkać, jako niewolnicy, tylko nie w takim sensie, jak my myślimy zazwyczaj niewolnik, bo my, kiedy myślimy niewolnik, to myślimy taki sługa tam w domu. A to chodzi o to, że oni nie mają po prostu swobody powrotu do domu, natomiast żyją tam dosyć normalnie. Mają rodziny, pracują, że jak powiem, są trochę tak jak, nie wiem, do czasów okupacji u nas, nie? że jakby jest to oczywiście niewola, ale nie w takim sensie, że każdy konkretnie jest niewolnikiem. Tobiaszowi, na tej, jeśli tak można powiedzieć, dosyć przymusowej emigracji, dosyć nieźle się powodzi. W takim sensie, nie będę oczywiście tam wszystkich szczegółów opowiadał, ale chodzi o to, że jest postawionym dosyć wysoką urzędnikiem państwowym w tym Babilonie. Udało mu się tam wkręcić, tam są różne koneksje rodzinne i tak dalej. Udało mu się wkręcić, jest ważną postacią w finansach w ogóle tego kraju, w którym się znalazł. Więc przez początek księgi jego sytuacja jest świetna. W takim sensie wszystko gra, bo mają dużo pieniędzy, on jest dobrze postawiony, ma koneksje, wszystko można załatwiać, wszystko jest super. Tobiasz, mówię cały czas o tym starym Tobiaszu, w sensie o ojcu, jest bardzo pobożnym Izraelitom, bardzo takim wiernym prawu i stara się tam na tej emigracji, w tej niewoli, zachowywać wszystkie prawa, które Pan Bóg dał Izraelowi. Jedno z takich praw jest najważniejsze, bo ono się stanie potem jakby źródłem jego nieszczęścia. Otóż jedną z form, że tak powiem, takich represji, które stosuje Babilon względem Żydów, polega na tym, że nie pozwalają Żydom chować zmarłych. Co jest dla każdego Żyda, nie tylko dla Żyda, ale dla każdego myślę człowieka, no, ogromnym okrucieństwem. W sensie dla Żydów, jeszcze więcej, bo z tym jest związane pewne prawo izraelskie. Ktoś, kto jest niepochowany, kiedy się nie uczci jego ciała. No, z tym są związane różne reperkusje takie prawne. Nie wolno tego robić w Babilonie. Ludzie, którzy umierają, po prostu leżą po ulicach, nie wolno ich nigdzie chować i to ma być taki znak jakby pamiętajcie, że jesteście w naszej władzy, nie? Nie, nie robicie czego chcecie, tylko mamy taką władzę nad wami, że nawet po śmierci po prostu nic nie możecie zrobić. I ten Tobiasz jest y, tak pobożnym Żydem, że robi taką partyzantkę nocną. W sensie nocami, kiedy nikt o tym nie wie, no bo on jest wysokim, wysokim urzędnikiem państwowym, yy, chodzi po prostu po mieście i grzebie tych ludzi, zbiera ich z ulic, często ich przynosi do domu, te zwłoki przynosi do domu, przechowuje je w domu, a potem jak tego nadarza się okazja, to yy, próbuje ich pogrzebać i chować. No próbuje w ten sposób, jakby okazać wierność prawu. I wszystko jest fajnie do momentu, kiedy ktoś na to Tobiasza donosi, najprawdopodobniej jakiś sąsiad, pewnie Izraelita, tak jak to u nas zawsze, nie Polak na Polaka doniósł, sąsiad na sąsiada, że ten robi coś dobrego, żeby mu tam dowalić, bo mu się za bardzo powodziło, nie? Standardowa sytuacja. To się na niego donosi. No i wszystko się wali. Po prostu w jeden dzień absolutnie wszystko się wali. Odbierają mu wszystkie urzędy, zabierają mu wszystkie pieniądze, no wszystko. Cała sytuacja taka materialno-polityczno-finansowo jakaś legła w gruzach u Tobiasza. On jest w jakiejś takiej ogromnej depresji, jeśli tak można powiedzieć, po prostu spędza całe dnie siedząc u siebie w ogrodzie. Nic nie robi, nie ma żadnego pomysłu co zrobić z tą sytuacją, tak jest przybity tym. Jest taka scena, kiedy siedzi pod drzewem u siebie w ogrodzie, przy takim murze, przylatuje jakiś ptak na to drzewo, siada nad, nad tobiaszem, robi mu na oczy i on ślepnie jeszcze od tego. Chodzi o taką po prostu kumulację wszelkich nieszczęść. Jakby żeby poszukać wszelkiego możliwego po prostu upodlenia człowieka, to Tobiasza to spotyka. Po prostu ptak mu narobił na oczy, miał tak żrące to coś, co narobił, że mu po prostu bielmo zaszło na oczy i on stracił wzrok. No i potem na dodatek i to już jest jakby kulminacja wszystkiego, przychodzi jego żona i zaczyna go wyzywać. W sensie, że na co ci przyszła w ogóle cała ta twoja religijność? To jest ta Twoja wierność Bogu, to jest to wszystko, co zaufałeś temu Twojemu Bogu, a on cię doprowadził do czegoś takiego. No po prostu totalna rozwałka, również taka rodzinna yy, między nimi. Generalnie tragedia. I w tej sytuacji Tobiaż nagle, ciekawe, że dopiero wtedy, przypomina sobie, że przecież mam w medii, media to jest taka miejscowość na drugim końcu świata, yy, takiego człowieka, który ma ogromną furę moich pieniędzy. W sensie chodziło o to, że Tobiasz, kiedy był tym urzędnikiem, to między innymi był odpowiedzialny za handel z tą medią, w sensie z, tym, z tą miejscowością. I najprawdopodobniej coś tam na boku se po prostu dorabiał. W sensie prawdopodobnie jak handlowali, to miał tam jakiś finder zrobiony z tym gościem i tak powiem, trochę zysku mu odkładano z każdej transakcji i tam się po prostu uzbierała spora kubka pieniędzy. Ja mu to się przypomina, że przecież mam tam w tej medii całą tą górę kasy, której nikt nie wie, w sensie nie mogą mi jej zabrać, no bo nikt nie wie, że mam te pieniądze, bo tak to by mi je zabrano. No i mówi, kurczę, jakby nam udało się pójść do tej medii, byśmy te pieniądze ściągnęli, no to może byśmy się jakoś odbili, nie? Znaczy, w sensie to jest strasznie taka w ogóle życiowa księga. taka zu, Zupełnie jak to w sytuacji mnóstwa no, ludzi, których spotkałem. Że jakby nam się tylko to udało, to się odbijemy, nie? Bo to są pieniądze, że tak powiem, poza obiegiem. Nikt tego nam nie ściągnie podatkami, tak? Będziemy to mieli, może jakoś odbudujemy tą sytuację naszą, może coś się uda, nie wiem, dzięki tym pieniądzom, coś zeszkamy i tak dalej. No problem w tym, że nie może iść, no bo jest ślepy, nie? I ma syna. Tobiasza juniora, który nie ma się co oszukiwać, jest chłopakiem fajnym, ale trochę nierozgarniętym. Yy, I proponuje temu synowi, w sensie gada tam o tym z synem, z żoną i tak dalej, żeby może wysłać tego tobiasza. Tobiasz jest strasznie taki niechętny, pewnie miał jakieś fajne gry i grał i nie chciało mu się za bardzo iść. No i mówi, że on nie bardzo, bo to też tam jest daleko, że to w ogóle tam, on tam nigdy nie był i to jest na drugim końcu świata i że podobno po drodze biją, w sensie jest to jest jakiś taki niebezpieczny szlak i tam coś mu się może stać. No taki standardowy po chłopak z gimbazy, nie? który udaje, to nie ma żadnych młodszych, nie? Mogę obrażać gimbazę, bo wykład jest przeznaczony dla rodziców i będzie tendencyjny dla rodziców. Proszę mieć tą, jakby to na uwadze. No, i że tak powiem, sprawa trochę się zaczyna rozmywać, no bo widać, że to aż to, to nie bardzo chce pójść. No i wtedy pan był, jak widzi tą całą degręgoladę, że tam po prostu nic się już w tej rodzinie nie, nie da zrobić i się nie da pomóc, no to trzeba posłać anioła, nie? Bo to jedyny sposób. No i woła Rafała, który akurat miał wolne, bo nie było żadnej akcji tam, nie trzeba było zwiastować czy robić jakichś innych rzeczy. Yy, I Rafał, mam wolne, to pójdę, pomogę. Rafał się zjawia na ziemi pod postacią jakiegoś krewnego. Tam jak bodajże chyba Azariasz ma na imię. W sensie, że nikt nie wie, że to Anioł, tylko on się przedstawia, że jest jakimś tam dalekim kuzynem tego, Tobiasza skądś tam. I ciekawe w ogóle, bo jakby nikt go nigdy nie słyszał, ale wszyscy jakoś tak to przyjmują, że no, skoro mówi, że kuzyn to kuzyn, no, to może mamy jakiegoś kuzyna. nie? Przepraszam, że macie jakoś tam policzonych kuzynów, nie? I wiecie mniej więcej, jakby ktoś przyszedł i powiedział, jestem kuzynem, to <noise> jakoś by się to sprawdzili. Oni nie, jakoś tak na wiarę przyjmują, dobra, kuzyn to kuzyn bo on tam rzeczywiście oczywiście miał jakąś wiedzę o tej rodzinie od Pana Boga, więc tak się pokazał, że wie. No i mówi, że on zna drogi do tej Medii, on bywał tam nieraz, bo tam często różne sprawy załatwiał i on bardzo chętnie weźmie tego młodego Tobiasza i z nim pójdzie we dwóch, żeby po prostu było bezpiecznie, żeby się nic nie stało, zaprowadzi go tam, gdzie trzeba i wrócą. I po tym wydarzeniu zaczyna się właśnie ten y, fragment, który chciałbym wam przeczytać. Wybaczcie ten długi wstęp, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, co się dzieje po prostu w księdze, skąd to się wzięło. Oni wyruszają w drogę, Tobiasz, Rafał y, i jeszcze z nimi pies idzie zaraz się to wyjaśnię, jeszcze w Księdze, to jest bardzo ciekawa postać ten pies, dlatego że to jest chyba jedyna postać, która wyczaja, że ten koleś to jest jakiś dziwny, w sensie, że to chyba anioł, nie? Ten pies jedyny czai tam. Są takie cudowne fragmenty pod koniec, kiedy on tam rozpoznaje tego anioła Machanie ogona i tak dalej, w ogóle fantastyczna postać. Yy, I w trójkę się wybierają. Chciałbym, żebyście posłuchali fragmentu 6 rozdziału Księgi Tobiasza, wtedy, kiedy poszli. Młodzieniec wyruszył w drogę razem z aniołem, Towarzyszył im także pies. Wędrowali razem, a gdy nadeszła noc, rozłożyli się obozem nad rzeką Tygrys. Młodzieniec wszedł do rzeki, by umyć nogi. A wtedy z wody wynurzyła się wielka ryba, która chciała mu odgryźć nogę. Ten krzyknął. Wtedy anioł zawołał do chłopca: chwyć ją i mocno trzymaj. Młodzieniec chwycił więc rybę i wyciągnął na brzeg. Anioł mu polecił, rozetnij rybę i wyjmij z niej żółć, serce oraz wątrobę. Zachowaj je przy sobie, gdyż żółć, serce i wątroba tej ryby są używane jako lekarstwo. Wnętrzności natomiast wyrzuć. Młodzieniec rozciął rybę i odłożył na bok żółć, serce i wątrobę. Następnie część ryby upiekł i zjadł, a resztę posolił i zachował. Potem wędrowali razem, aż się zbliżyli do Medii. Bardzo Wam polecam, cała ta księga jest taka, ona jest taką, że powiem, to jest takie kinodrogi trochę, kino kinodrogi, gdzie młodzieniec wyrusza w poszukiwaniu szczęścia, żony, pieniędzy i tam wszystkiego. Chciałbym, żebyśmy się na momencie nad tą sceną zatrzymali. Ja wiem, bo niektórzy już macie już w ogóle takie oczy, ale temat był inny o czym ojciec opowiada. Dajcie mi także 20 minut i dojdziemy tam, gdzie trzeba. Naprawdę cała ta historia jest do, dokładnie o tym, o czym chcę Wam to powiedzieć i jest, myślę, bo byłam wszystkim bardzo potrzebna. Mamy pierwszą noc, kiedy młody tobiasz, prawdopodobnie po raz pierwszy spędzający noc poza domem, bo to jest młody chłopak. Yy, pierwsza noc, że tak powiem, w dorosłości, tak to nazwijmy, pewnego rodzaju dorosłości. Yy, kiedy się dzieje dosyć przykre wydarzenie. Zatrzymują się, jak słyszeliście, nad rzeką Tygrys. Chłopak dobrze wychowany przez mamę. mamę wie, że trzeba zanim pójdzie spać, umyć nogi, żeby nie wchodzić tam do brudasa, do śpiwora. Więc idzie nad tą rzekę Tygrys, żeby sobie umyć nogi. No i nagle, jak słyszeliście, dzieje się dosyć taki. Sensacyjny moment, kiedy się zbliża jakaś wielka ryba, wyłania się z tej wody i chcemy odgryźć nogę. Anioł, tam ten chłopak oczywiście krzyczy z przerażenia, no bo ryba mu właśnie nogę odgryza. Anioł mówi tam, bier ją, za ten, w sensie gołymi rękami wyciągaj, rozpłataj i wyciągaj te takie trzy artefakty, nie? Serce, wątrobę i rzuć. Słuchajcie, czy Wy kiedy słuchacie tej historii, to czy. Jakby wszystko wam gra, to jest takie, że tak w ogóle słucham, i tak w ogóle. Znaczy, trochę sensacyjne, nie? Oczywiście, trochę takie jak z filmu, ale w ogóle wszystkie wam elementy pasują? Bo nie powinny wam pasować. Kręcam go wam ci, którzy to usłyszeli, jak gdzieś to mówiłem. Nie pytam tych, którzy to słyszeli. Moi drodzy, jest tam taki szczegół, który jest, to jest bardzo ważny, żeby się nauczyć czytać Biblię po takich rzeczach. Słuchajcie sobie wyobrazić tę scenę tak realistycznie, nie? Trzecie. Chłopak idzie się umyć nogi, tak? Jak się myje nogi. Nad wodą, jezioro albo rzeka, cokolwiek to tam jest, no to jak głęboko się wchodzić do wody? No nie wchodzi się dotąd, nie? Po wody. No, trudno jest umyć sobie nogę, jak człowiek wejdzie po szyję do wody, bo się utopi prawdopodobnie, nie? Jak chcesz sobie umyć nogi, no to wchodzisz po kostki, tak? No i tam się schylasz i myjesz sobie nogi. Uwaga! Tam się pojawia ryba, która jest w stanie temu chłopakowi odgryźć nogę, tak? Nie to, że tam palca, tylko nogę mu chce odgryźć. Żeby coś mogło komuś odgryźć nogę, to to musi mieć taką paszczę, nie? Nie może być taka paszcza i taki tułów, nie? Czyli to prawdopodobnie jest takie bedle. To jest jakiś taki pół wieloryb, tak? Uwaga. Co taki pół wieloryb robi na takiej głębokości? No skąd ta ryba tam się wzięła? Bo rozumiem, gdyby chłopak pływał po środku, nie? Byłby na środku jeziora, popłynął łódką, wystawił sobie nogę za łódkę i tam mył nogę. Nie, słuchajcie, takie szczegóły wbrew pozorom, nie są głupie. Bo to od razu pokazuje, biblista, w sensie ten, kto pisał ten fragment, mówi ja ci nie opowiadam w ogóle historii o tej rybie. Przecież to widzisz, że to bez sensu, nie? Przecież każdy normalny wie, że co by taka ryba robiła na takiej głębokości. Nie o tym ci historię w ogóle opowiada, mało tego. Zobaczcie drugi w ogóle dosyć dziwny moment, że mamy, jeżeli to jest taka ryba, nie? I Jeżeli jest w stanie odgryźć chłopakowi nogę, czy to, to ma takie zęby przynajmniej, nie? Żeby to, nie, nie tak, że ma tylko wargi, bo to by tam nic nie ugryzło, tylko to jest jakiś straszny potwór ta ryba. A anioł do niego gołymi rękami bierz tę rybę, nie? Z, która mu właśnie nogę próbuje odgryźć, wyciąga ją na brzeg i ją po prostu rozerwi. Nie? No, w sensie, pewnie wziął jakiś nóż potem już i ją rozpłatał, nie? Na pół, żeby tam nie powyciągać te wnętrzności. Znaczy, to jest ważność tego, bo to jest tak w bardzo wielu tekstach Starego Testamentu: to jest taka prosta informacja od redaktora i od autora tego tekstu. Opowiem ci trochę inną historię. W sensie wykorzystuję pewną historię, jak, jak, jakiś obraz. Wykorzystuję pewną taką sytuację, którą wymyśliłem, żeby ci opowiedzieć coś innego. Mianowicie co? Zobaczcie, młody chłopak wychodzi z domu, żeby pójść na drugi koniec świata. Czyli to jest pewnego rodzaju metafora wyjścia w dorosłość, nie? Każdy człowiek w pewnym momencie musi stanąć na progu swojego domu i opuszcza ten dom z taką myślą: Idę na koniec świata. I się nie chodzi, że to jest koniec świata, bo pójdzie tam do Ameryki Południowej tylko zbuduję zupełnie nowy świat. To będzie mój świat. To będzie moja rodzina, to będzie moja ścieżka życiowa, idę stąd. Zazwyczaj to, to oczywiście się jeszcze dokonuje, to jest beznadziejne, nie? Tak jak zazwyczaj ma ten człowiek, to wszystko, co tutaj było, to wasz pomysł na życie i na rodzinę, to w ogóle tragedia. Ja zbuduję swój. To co się dzieje? Już pierwszej nocy, jak tylko wylaz, to zdarza mu się coś, co próbuje mu odgryźć nogę, czyli Coś, co mu chce całkowicie udaremnić pójście na koniec świata. No bo jak nie będę miał nogi, no to będzie mi strasznie trudno tam pójść. No oczywiście, no jakoś może pójdę, ale to będzie straszna męczarnia. To nie jest tak, że coś go tam chce, nie wiem, właśnie chce mu palca odgryźć, nie, bo palec by niewiele zmienił. Tylko ten symbol, skoro coś mu odgryza nogę, czyli mu odgryza narząd dochodzenia, czyli mu odgryza zdolność do pójścia tam, gdzie on chce pójść. Słuchajcie, tę historii w ten sposób czytać. Czy jak tylko człowiek opuści dom, Oczywiście, za chwileczkę wam to wszystko, już Wam się to, mam nadzieję, że zaraz będzie wszystko klarować, bo też jest opowieść o Waszych dzieciach. Natychmiast, jak Wasze dziecko próbuje opuścić dom, to pierwszego dnia, kiedy tylko próbuje to zrobić, to nie oznacza, że to ma dopiero 18 lat, bo one próbują opuścić dom, jak mają już mniej więcej 7, wtedy próbują opuścić. I nie chodzi o przekroczenie progu, tylko opuszczają ten dom tu i tu. Już pierwszego dnia dzieje się coś strasznego. Dzieje się coś, co, tak jak też temu Tobiaszowi sprawia, że on chce już po prostu krzyczeć. I wy, jak to prawdopodobnie widzicie, też macie ochotę krzyczeć. Co wtedy robicie? Oczywiście łapiecie takiego dzieciaka i go natychmiast do domu z powrotem wciągacie, żeby mu nie odbiezło nogi, nie? Natomiast co mówi anioł do tobiasza? Nie mówi, tobiasz, słuchaj, wiejemy z nad tej rzeki, wracamy do domu, weźmiemy, nie wiem, jakiś powóz i powozem pojedziemy. To może nas ta ryba nie zeżre. Nie, co mówi anioł? Ruszaj w to, tobiasz. Ręce gołe. Zobaczcie ręce gołe i bierz tę te rybę. Ten przypuszczam, jak to w ogóle usłyszał, to mówi, no zwariował, nie? No nie, ale powiedział, to powiedział. Ręce gołe, bierz tę rybę i wyciągaj ją na brzeg, rozpłataj ją i wyciągaj z niej jeszcze te trzy rzeczy. Słuchajcie, czemu to jest tak strasznie ważne? Co się za chwileczkę okaże? Ci z was, którzy znacie historię Tobiasza, za momencik, oczywiście w tej drodze za parę tygodni, Tobiasz dotrze do domu niejakiej Sary, to jest druga rodzina opisana w Księdze Tobiasza. Dom, gdzie mieszka Sara. Sarę poznajemy w takim dosyć trudnym momencie w jej życiu, bo Sara właśnie weszła do swojego pokoju na piętrze, powiesiła sobie sznur na powale i właśnie się zamierza wieszać. Tak ją poznajemy w Księdze Tobiasza. Tak jest pierwsza scena z Sarą. Ma zamiar się powiesić. Na dole w domu są rodzice, z nią jest i taka jej służąca, która jeszcze ją tam wyzywa i mówi, że to wszystko jest Twoja wina, co się dzieje, czyli jeszcze dobija w tym wszystkim. Ona chce się wieszać. Yy, dokładnie wtedy zaczyna się cała ta historia z aniołem. Bóg posyła tego anioła, żeby uratował właśnie i Sarę, i, yy, i Tobiasza. Co się stanie? Okazuje się, że Sara, dlatego chce się wieszać, że miała już siedmiu mężów. Była już siedem razy na ślubnym kobiercu i małżeństwo każde trwało nie dłużej niż 24 godziny. Dlatego, że wszyscy siedmioro, siedmioro, wszyscy siedmiu, sied, wszyscy, jak to powiedzieć, każdy z nich, każdy z tych siedmiu zginął w noc poślubną. Po prostu nie wychodzą żywi, kiedy wchodzą wieczorem do komnaty, gdzie mają odbyć noc poślubną, to każdego po prostu wynoszą nogami do przodu rano. Wszystkich siedmiu zginęło. I ona po tych siedmiu małżeństwach, kiedy siedmiu jej mężów zginęło, zamierza się powiesić, no bo to nie ma sensu, no ile można. I tam dociera wtedy Tobiasz. Jak się to domyślić, Tobiasz się mniej więcej na jedną nanosekundę w niej zakocha, yy. będzie chciał się zniemorzenić, no tylko będzie miał taki lekki lęk, nie? W sensie będzie dużo rozmawiał z Archaniołem Rafałem. Słuchaj, Rafał, bo jest taki problem, bo tam siedmiu już zginęło. Czy masz jakiś pomysł? Wtedy Rafał mówi mu bardzo prostą rzecz. Mówi, co masz w torbie? Coś tam wyciągnął z tej ryby. No, mam, mówi tam, żółć serce i wątrobę. Mówi, widzisz, masz tam serce i wątrobę. Te dwie rzeczy mówię, żółć, zostaw to potem. Te dwie, mówi, tam ci się przydadzą. Mówi, jak wejdziesz do tego domu na tą noc poślubną. To zrób takie kadzidełko. Zrób taką czarę, zapal kadzidło, podpal tą wątrobę i to serce. Dlatego, że tam u tej kobiety w domu mieszka taki demon. On się nazywa Asmodeusz. I to nie ona oczywiście morduje tych swoich mężów, tylko on ich morduje w każdą noc poślubną. Ale on ma swoją piętę achillesową. Ta pięta polega na tym, że strasznie nie cierpi zapachu palonej wątroby i palonego serca. Więc jak tam wejdziesz, to zanim będziecie odbywać tę noc poślubną, zapal to kadzidełko. Jest taki cudowny rozdział, wielu z was go może znać, bo to jest fragment, który się bardzo często czyta na ślubach, kiedy Tobiasz z Sarą klękają do modlitwy przed nocą poślubną i mo mo modlą się o to, żeby przeżyli. Bardzo piękna modlitwa. Kiedy nawzajem się sobie oddają, mówią, że to nie z rozpusty, nie z pożądania, tylko z miłości i proszą o to, żeby przeżyli tę noc. Ten tekst często się go na ślubach czyta. Naprawdę bardzo piękna modlitwa to jest. No i wtedy Tobiasz robi takie małe zaskoczenie swojej dziewczyny, wyciąga na wątrobę, i serce, w ogóle wyobraźcie sobie to, nie? Dwa narządy w rękach. Mówi, czekaj, czekaj, czekaj. Ja wiem, że noc poślubna, ale to taki musimy zrobić. I zapala to kadzidło. I oczywiście wszystko się dzieje tak, jak mówił Rafał. Ten demon, jak tylko poczuł smród tego palonego serca i wątroby, natychmiast uciekł z tego domu. Jak mówi księga Tobiasza, pobiegł do górnego Egiptu. To jest u nich taki koniec świata. Tam go dogonił Archanią Rafał i skilił. W sensie tyle go widzieli, nie? I go zabił. Jest cudowna scena, kiedy oni tam są w nocy na tej no nocy poślubnej pod domem przed oknem rodzice kopią grób, <noise> dlatego że wstydzą się w sensie, że kolejnego na zabije i chcą go pochować zanim słońce wzejdzie, w sensie, żeby są sąsiadzi nie widzieli, że kolejny wyjechał z nocy poślubnej. Nawet jest taka scena opisana, jak po prostu ci tam na nocy poślubnej nie, a ci tam po prostu grób pod oknem kopią. Jakie jest zdziwienie, kiedy rano otwierają się drzwi i wychodzi żywy tobiasz, któremu się nic nie stało. Słuchajcie, co to jest za historia oczywiście? Wiadomo, że tak jak w wypadku tamtej ryby, to wszystko jest strasznie symboliczne. Nie? To nie chodzi o to, że jeżeli jakaś kobieta morduje swoich mężów, to trzeba jej dać napar z wątroby z serca. Co nie? Ten obraz kobiety, która miała siedmiu mężów i wszyscy zginęli w nas poślubno, jest bardzo pięknym obrazem, bo on nie oznacza oczywiście żadnego morderstwa. Tylko oznacza, że kobieta nie potrafi wejść, ta kobieta konkretna, ta Sara, ta Sara nie potrafi wejść w naprawdę zaangażowany związek. Symbol tego, że wszystko się kończy na nocy poślubnej, oznacza, że w momencie, kiedy zaczęło się naprawdę poważne bycie ze sobą, to ona nie umie. Znacie takich ludzi na pewno. Są tacy ludzie, którzy potrafią zaangażować się w jakąś relację do pewnego momentu, ale w momencie, kiedy robi się za poważnie, kiedy zaczynają się pojawiać jakieś takie zobowiązania, że to będzie coś rzeczywiście, mogłoby być coś trwałego, oni natychmiast uciekają z takiego związku. To jest właśnie Sara. To jest kobieta niezdolna do zbudowania trwałej relacji. Ją musi uratować tobiasz. A żeby mógł ją uratować, to musiał się najpierw zmierzyć, jak zauważyliście, ze swoją wielką rybą. Czyli to, co mu się wydarzyło, nie było po to, żeby tam się tobiasz wystraszył wielkiej ryby i żeby miał ciężką noc. Tylko to, co mu się wydarzyło, jest po to, żeby potem wykonał swoje najważniejsze zadanie życiowe, czyli ocalił kobietę, którą będzie kochał, i zbudował z nią małżeństwo. Gdyby tej ryby nie spotkał, gdyby nie wyciągnął tego serca, tej wątroby, i żółci, do tego jeszcze dojdziemy to potem po prostu zginął marnie u tej kobiety. I teraz spróbuję sobie zrobić już teraz małe takie przetasowanie. Wasze dziecko, bez względu na to, widzę, że jesteście też dużo w takim wieku, że macie już dorosłe dzieci, bez względu na to, ile ma lat, czy ma na razie tam 6, czy 12, czy 15, czy już ma 20 parę, albo i 30, i 40, zostanie w swoim życiu postawione, nie przed jednym, ale przed 148 momentami, które nazywamy wielką rybą. To się zaczyna nie wtedy, kiedy dziecko wyjdzie z domu oczywiście, czyli wtedy, kiedy ma tam, nie wiem, 18, 19 lat i pojedzie na studia. Nie, wtedy to już jest mniej więcej po 60. takim wydarzeniu wielka ryba. To się zaczyna wtedy, kiedy dziecko zaczyna w ogóle świadomie myśleć, kiedy zaczyna świadomie wybierać cokolwiek i mówię o wybieraniu w sensie, że wybierze, że nie wiem, będzie jadło naleśniki, a nie yy, pierogi, co nie? To są już te pierwsze momenty. Co robi większość rodziców, kiedy takie rzeczy się zdarzają? Próbuje po pierwsze swoje dziecko ochronić przed Wielką Rybą, a najlepiej nie wypuścić z domu, nie? W sensie, żeby w ogóle nie musiało się z Wielką Rybą konfrontować. Otóż uwaga, jeśli wasze dziecko, bez względu na to, ile ono ma lat, nie zostanie w życiu postawione przed 168 sytuacjami, które nazywamy Wielką Rybą, czyli takimi sytuacjami, które są przerażające, trudne, to dziecko może przy tym zginąć w takim sensie może się totalnie jakoś pogubić, to co się potem stanie? Ono nie znajdzie tego, co ma robić w życiu, a jak znajdzie, to zginie, bo nie będzie miało wyciągniętej z brzucha wielkiej ryby serca i wątroby. Już teraz to doprecowuję, dopreco, dopre tak. Wiecie, o co chodzi, tak? Y <grytanie> co to jest serce i wątroba? W zasadzie dla każdego Żyda te dwa organy są bardzo jednoznaczne, nie w sensie fizycznym, ale w sensie pewnej tożsamości ludzkiej. Żyd, kiedy chce powiedzieć o czymś, co my dzisiaj nazywamy duszą, to mówi o sercu. Nie ma takiego pojęcia w Starym Testamencie jak dusza. Nie, to jest nowożytny pomysł, bo to jest greckie pojęcie. W Starym Testamencie to, co określa najgłębsze wnętrze człowieka, wszystko, co w nim najważniejsze, jego tożsamość, identyfikację, jego to, kim on jest. To, kto to jest, jaki to jest rodzaj człowieka, to to Żyd nazywa sercem. Serce to nie jest u Żydów miejsce uczuć, serce to nie jest u Żydów miejsce emocji, tak jak my często mówimy, nie? My, jak myślimy serce, to myślimy od razu miłość, nie? U Żyda nie, u Żyda serce to jest to, co my dzisiaj nazywamy duszą, czyli serce to jest twoje najgłębsze ja, to jest to, kim ty naprawdę jesteś. Co to jest wątroba? Wątroba i nerki to są dwa organy, jeśli tak można powiedzieć, odpowiedzialne za prawdę. W sensie prawda o człowieku, prawda to, kim ten ktoś jest, to, że on jest prawdziwy, a nie fałszywy, niesztuczny, niewymyślony, nienarzuczony, tylko prawdziwy, jest schowana w jego wątrobie i w jego nerkach. Bardzo często można znaleźć takie, cytaty na przykład w psalmach, kiedy się psalmista modli: Panie, zbadaj mi serce, nerki i wątrobę. To nie chodzi o to, że mówi, Panie, potrzebna diagnostyka i potrzebujesz szybkiego przeglądu organów życiowych. Tylko on mówi, zbadaj prawdę o mnie, poszukaj, co we mnie jest naprawdę. Jak kiedyś spotkacie jakiegoś Żyda i na przykład zapytacie go, słuchaj, którędy na dworzec i Żyd się złapie tutaj za bok i powie wam, w prawo, to właśnie wam powiedział, w prawo i tylko w prawo, przysięgam w prawo. W się sensie, na pewno w prawo, a nie w lewo. Kiedy Żyd przysięga, to się zawsze chwyta za bok. I nie chodzi o to, że się chwyta za bok, tylko właśnie się chwycił za nerki i wątrobę. Co nie? W sensie pokazuje, że przysięgam Ci na nerki, w sensie naprawdę na we mnie. Mówię ci prawdę, to jest prawda. Naprawdę, to do dzisiaj funkcjonuje. Jeżeli spotkacie, jeżeli pojedziecie do Izraela, to da się to zobaczyć. Kiedy ktoś przyrzeka. U nas, jak przyrzekamy, to znaczy mówimy tak, nie? Albo <laughs> jeszcze na tego na zuchu, albo harcerza, nie. W tamtym czasie chwytasz się za bok, i to znaczy, że mówisz prawdę. Co to znaczy? Symbolicznie w tej rybie co się dzieje? Tobiasz musi znaleźć, po pierwsze, kim on jest. Czyli jaka jest jego tożsamość? Co to jest za człowiek? Kim on ma być w życiu? I musi tego poszukać jako coś, co go określi jako to będzie prawda o nim. Że to nie będzie coś, co ktoś mu narzuci i on to przyjmie. To nie jest tak, że on wymyśli sobie tam, nie wiem, że coś będzie robił, bo tak się wymyślił. Tylko chodzi o to, żeby to było prawdziwe. Uwaga, on to może zrobić tylko poza domem i sam. Nie z mamą, która siedziała obok w namiocie i krzyczała, Tobiasz, uważaj, ryba! Nie. Mama została w domu. Co będzie mama w ogóle robiła? Bardzo ładnie jest opisane w Księdze Tobiasza, jak Tobiasz będzie długo nie wracał, nie? Czyli pewnie po 24 godzinach. Mama będzie codziennie wychodziła, oczywiście obrażona na męża, że pozwolił Tobiaszowi pójść. Będzie wychodziła codziennie do bram miasta i wypatrywała, czy on wraca. A potem będzie wracała do, swoj... do męża, będzie mówiła, on na pewno nie żyje. Standardowe maminne ma zachowanie. Uwaga, mamo, bo tu ja widzę, w ogóle większość pan jest, pani. Mamo, siadaj w domu, nie wyłaś do żadnej furtki, nie patrz, czy wraca, nie myśl o tym, czy żyje, mężem się zajmij, bo masz tam bidnego, ślepego męża. Ale ja mam go dość. Bo on jest głupi, ta jego głupota sprawiła, że to się dzieje, w jego życiu to się dzieje. Znacie to skądś? Jaka to jest prawdziwa księga? Wasze dziecko musi opuścić dom i nie mówię, mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie, a nie mówię tylko o wyjściu z domu. To się dzieje, kiedy wasze dziecko już ma 12, 13, 14, 15 lat i zaczyna postanawiać, czym ono się będzie zajmowało, co ono będzie robiło i są często, oczywiście pierdoły i głupoty. Co robi większość rodziców? Próbuje tym kierować, próbuje nad tym sprawować kontrolę, a spaduwa. I oczywiście, żeby była jasność, jeśli wasze dziecko w wieku 13 lat właśnie postanawia, zamierzam być, nie wiem, mordercą królików i będę po prostu zawodowo mordował króliki i właśnie w wieku 13 lat, mamo, wybieram się na działkę do sąsiadki i wymorduję jej wszystkie króliki, to ty nie mówisz temu dziecku, ja rozumiem, poszukujesz swojego serca i prawdy o sobie, idź, szukaj. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że jesteście od tego, żeby stworzyć pewne pole poszukiwania, co nie? Pole, czyli macie wyznaczyć, że tak powiem, płot. To jest wasze zadanie. Wyznaczyć pewne pole. Zauważcie, tobiasz stary nie każe iść tobiaszowi młodemu gdziekolwiek, tylko każe mu iść do medi. Co nie? On mu wyznacza w pewnym sensie trasę. Tylko my kiedy myślimy trasę, to myślimy aha, czyli ja powiem mojemu dziecku co ma robić. Nie, to jest w takim znaczeniu, że wy jesteście od tego, żeby stworzyć rzeczywiście pole, czyli stawiacie płot i mówicie: tam jest coś co nazywamy złem, to nazywamy złem to nazywamy złem, bo to jest zło, tam nie wychodzisz. W sensie, dopóki nie wyjdziesz mi całkiem z domu, bo jak będziesz miał 18 lat i tam pójdziesz, to już w ogóle twoja sprawa. I to też jest drugi temat, strasznie ważny, ale dopóki wasze dziecko jest pod waszą, nazwijmy to kontrolą władzą, to wyznaczacie mu pewne pole i mówicie, na tym polu robisz, co chcesz, tylko mi nie wyłazisz za to pole. I wasze zdanie jako rodziców oczywiście nie polega na tym, na tak zwanym bezstresowym wychowaniu, które mówi, robisz, co chcesz. Nie, robisz, co chcesz, w wyznaczonym polu. Tylko w większości rodziców to pole, to jest takie pole, nie? To jest pole, które ogranicza się do tego, że ja ci powiem, co będziesz robił i to jest właśnie twoje pole, na którym robisz. Uwaga, jeżeli twoje dziecko ma 13 lat i właśnie zwariowało na punkcie baletu, a jest chłopakiem jeszcze, nie daj Boże, nie? I w waszej głowie się już pojawia jakieś w ogóle totalne przerażenie, no wiadomo, że zmarnuje sobie życie, tak? Przecież nie da się żyć z baletu, nie? A jeszcze widzę go, że krzywy jak się da, to nie będzie nigdy wielkim baletmistrzem. Zabronię mu. Ani mi się waż. Czy balet to jest coś złego? Nie. Mówiąc krótko, to nie dotyczy granic pola. Rozumiecie, o co mi chodzi. Jeśli wasze dziecko chce robić coś złego, Albo chce robić coś, co jest zaprzeczeniem poszukiwania jego tożsamości. Na przykład Wasze dziecko od godziny 8 rano do godziny 23 po prostu czesze w PlayStation, nie? Tak, oczywiście, że tutaj macie mu absolutnie wyznaczyć godziny i możliwości, bo ono wtedy nie poszukuje swojego własnego serca i nie poszukuje swojej własnej wątroby. W sensie nie poszukuje tego, kim ma być. I tutaj jasne, jeżeli coś w Waszym potomku. Jest przeszkodą dla niego w poszukiwaniu tego, tak, to wtedy macie go kopnąć, zmobilizować, poprowadzić do tego, jasne. Ale kiedy ono już coś zaczyna robić, i to są jego wybory, nawet kiedy ma 13 lat, to nie chodzi o to, że nie macie prawa się odezwać, ale to musi być stwarzanie waszemu dziecku pola do poszukiwania serca i wątroby. Bardzo piękne jest to, co zrobił Anioł z Tobiaszem. Zobaczcie, Anioł go nie poucza. Anioł mu tylko pokazuje, jak można wykorzystać te trudne sytuacje i że one się mogą na coś przydać. Nie przyciąga go do domu. Nie mówi słuchaj, wiesz co, może to zróbmy tak, że jednak pójdziemy inną drogą i ominiemy tą rzekę, bo będzie bezpieczniej trochę. Nie. Wasze dziecko nie jest waszą własnością. Nie macie nad nim żadnej władzy. Żadnej władzy. Jedyne wasze zadanie to jest stworzyć mu przestrzeń żeby odnalazło własne serce i własną wątrobę. I bardzo często jego serce, i jego wątroba będą wam się w ogóle, ale to w ogóle nie podobały. I uznacie je za beznadziejne, bezsensowne, do niczego i że marnuje sobie życie. I wara wam od tego. Przepraszam za brutalność tego trochę, co mówię, ale chciałbym, żeby to do was dotarło. Jesteście od tworzenia pola i tu macie ogromne pole do popisu. Jesteście od tego, żeby stwarzać granice i żeby uruchamiać do poszukiwania. To tak. Ale na tym się kończy Wasza rola. I nawet jeśli droga Waszego dziecka będzie Wam się nie podobała, ale nie w tym sensie, że robi coś złego, bo to mam nadzieję, to mamy jasne, że jeżeli Wam się nie podoba, bo to jest zło, no to jest zło. To oczywiście, że Mu tego zabraniacie. Ale kiedy On robi po prostu tylko coś, co Wam nie odpowiada. Ale to nie znaczy, że to jest złe. Ma takie prawo. Natomiast po 18 roku Jego życia a w dawnej kulturze, to już po dwunastym, myśmy się bardzo tutaj zmienili, naprawdę, bo u nas to się przesunęło strasznie do góry, wtedy, kiedy już dziecko wyjdzie z domu, to w ogóle już, że tak powiem, spadował od niego. I nawet jeżeli będzie podejmował złe wybory, to oczywiście, że macie powiedzieć słuchaj, synek, moim przekonaniem to, co robisz, to jest po prostu zło. Nie chodzi mi o to, że macie się nie odzywać, nie w tym rzecz, ale to nie jest wasza własność, to nie jest kimś, kogo, kim macie kierować, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, to jest historia, która się powtarza nagminnie i w kółko i ciągle. I wy jako rodzice musicie nauczyć się, że nie wiecie, co jest dla waszego dziecka dobre, co Pan Bóg dla niego wymyślił, jaka jest szczęśliwa ścieżka dla waszego dziecka. Uwaga! Nie wiecie tego, bo niby skąd by to, by to mielibyście wiedzieć, co? No ale ja mam doświadczenie życiowe, ja wiem, co w moim życiu było dobre, a co niedobre i ja ustrzegę moje dziecko przed tym, co wiem, że było niedobre w moim życiu i żeby ono nie popełniło tych samych błędów. No w ogóle wszystko super, to po pierwsze samo trzeba było nie popełniać tych błędów, a po drugie to powiedział, że twoje dziecko ma pójść twoją ścieżką i że to, co dla ciebie dobre, to dla niego dobre. Skąd ty to wiesz? Skąd ten Tobiasz z tą swoją żoną mieli wyczaić, że on ma, zobaczcie, pójść w tak tragiczne rzeczy, że będzie się musiał zmierzyć ze straszną rybą. Potem ze spotkać dziewuchę, która miała siedmiu mężów, wszystkich zabiła. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was wasze dziecko i mówi, mamusiu, poznałem cudowną dziewczynę, zakochałem się. No, ona tam siedmiu już miała tych mężów, i zabiła wszystkich siedmiu. Ale żenie się! Co by się powiedzie takiemu dziecku? No, już widzę, nie? Nie, no, świetny pomysł, synuś. Po prostu fantastycznie, dawaj ją, będziemy ją kochać. Większość z was by zareagowała w ten sposób, no chybaś po prostu na głowę upadnie. Uwaga, a okazało się, że to jest właśnie najlepsza i najszczęśliwsza ścieżka, ścieżka dla Tobiasza, Że pan mógł go wprowadził w takie coś po to, żeby jeszcze przy okazji kobietę uratować, żeby ją wydobyć z jej ścieżki i żeby zbudować tam fantastyczną rodzinę. A ty powiesz, ale moje doświadczenie życiowe jest takie, że jak ktoś morduje swoich siedmiu mężów, to się do niczego nie nadaje. I uwaga, w ogóle całkiem fajne doświadczenie i całkiem sensowne. Ale kto powiedział, że to jest dla, dla twojego dziecka dokładnie takie samo? Słuchajcie, to jest niezwykle uczące pokory. Słuchajcie, bo to nie jest tylko dla rodziców, nie? I to, co. tutaj zadałem to głupie pytanie siostrom, nie? Słuchajcie, my, ja jako ksiądz i też siostry, kiedy mają różnych tam wychowanków, to jest po prostu nagminne, nie? Kiedy mnie się wydaje, co jest najlepsze dla, dla człowieka, który do mnie przychodzi, nie? Ktoś mi przychodzi z jakimiś tam problemami i oczywiście, że ja wiem, co jest dla niego najlepsze, nie? A skąd ja to mogę wiedzieć? Ja jestem tak samo, w sensie powinienem być od tego, żebym mu pokazać pole. Tu jak coś robisz, co jest rzeczywiście grzechem albo coś, to jest bez sensu, tak, i to cię zniszczy. Nie dlatego, że ja to wiem, tylko Pan Bóg tak powiedział i wystarczy. Tutaj ten pomysł na życie, który jest totalnie sprzeczny z tym, co Pan mógł wymyślił, tak, to jest bezsensowne, ale w tym polu to człowieku szkoda ja mam wiedzieć, co dla Ciebie jest szczęśliwe ja twoje powołanie wymyśliłem, ja ci ścieżkę nadałem, gdzie tam? I nawet kiedy wasze dziecko będzie o to prosić, bo są takie dzieci, które proszą o to, które chcą, żeby im nadać treść, żeby im pokazać kurendy. Straszną krzywdę im robicie, kiedy to robicie, nawet kiedy one o to proszą. Mamo, zrób to za mną, mamo, podpowiedz mi, mamo, ja zrobię tak, jak ty mi powiesz. Nie, to tym bardziej, jeśli zobaczycie w swoim dziecku taki mechanizm, to je wyrzućcie z domu i powiedzcie, szukaj samo. Ona sobie oczywiście pomyśli, no to mama mnie nie kocha. Niech pomyśli. To będzie może jego wielka ryba. Co się potem stało jeszcze, słuchajcie, bo zostało, jak pamiętacie, została jeszcze jedna rzecz, nie? W tej torbie Tobiasza. Jak już się znalazł tę żonę, wykorzystał serce i wątrobę, czyli to, co znalazł w tych trudnych doświadczeniach, przed którymi go anioł nie ustrzykł, tylko specjalnie je wprowadził w te trudne doświadczenia, wrócił potem do domu i co się okazało? No, okazała się standardowa sytuacja rodzinna, czyli rodzice nic nie rozumieli z tego, co się dzieje w jego życiu. Na czym polega ten obraz? Bo to, wszystko, to są wszystko obrazy. Taty, który ma bielmo na oczach. No to jest tato, który nie widzi swojego syna. To jest dokładnie to, kiedy rodzic mówi ja wiem, co jest dla ciebie najlepsze, ja wiem, jak powinno wyglądać twoje życie, czyli nie widzi tego kogoś, kto tam jest, tylko ma własną projekcję tego kogoś i mówi powinieneś być taki, taki i taki. Co robi Tobiasz? Otóż przez całą tą swoją drogę przez to zmaganie się z rybą dostał jeszcze jedną rzecz, dostał żółć. Co to jest żółć? No żółć no nawet w takim, że tak powiem, obiegowym mówieniu, to jest coś bardzo nieprzyjemnego. To często oznacza, że jak ktoś się na przykład z kimś tam w jakiejś złej racji jest, no to się zbiera w człowieku żółć. Nie? Tak się czasem mówi, nie? że nawet nie tyle mnie krew zalewa, w ogóle żółć mnie zalewanie, albo, albo ktoś pluje żółcią. Nie? W takim sensie mówi nieprzyjemne złe słowa. Słuchajcie, jeżeli ktoś przez pół swojego życia Chodzi mi o dzieci, oczywiście. Jest nieustannie atakowany wizją swojego życia rodziców, nie? Która to wizja nijak nie odpowiada jego sercu, tego czego on szuka. To co się dzieje w takim dziecku? No wzrasta gniew, wzrasta poczucie niezrozumienia. Taki moment, moi rodzice w ogóle na mnie nie widzą, w sensie mnie prawdziwego nie widzą, Próbują mi cały czas coś narzucić, to mnie strasznie wkurza, oni mnie prawdopodobnie nie kochają. Tam, oczywiście, jest mnóstwo, to jest fałszu, niektóre takie dziecko się wtedy też wymyśla, że to oznacza, że jestem niekochany, niechciany i tak dalej. Czego oczywiście zazwyczaj nie ma po drugiej stronie, ale ten sposób funkcjonowania to sprawia. Czyli rośnie, tam żółć i żółć i żółć i żółć. Otóż, proszę? Żółknie. Ktoś po prostu zżółk do końca. I w pewnym momencie coś się dzieje. Tobia, jako dorosły facet, posiadający już żonę, który odnalazł już, uwaga, serce i wątrobę, który przy okazji odnalazł 10 talentów złota, bo on jak do tej medii trafi, to tam weźmie ten skarb, to będzie 10 talentów złota. To jest straszna kupa kasy. Jeden talent złota to jest 36 kg. 360 kg złota. nie? Czyli to jest po prostu facet z pełnym życiem już, który po prostu odnalazł siebie całkowicie. Żonę, serce, wątrobę, taki zestaw. Żona, serce i wątroba. Wszystko, co powinien już odnalazł. Wracam do domu i co mówi mu Anioł? To teraz to wiesz, weźmiesz tą całą żółć, żółć którą masz w sobie. I ją położysz na oczy swojemu ojcu, będziesz dmuchał jeszcze w to. Mówi, ten sposób się przywraca wzrok. Co to znaczy? W pewnym momencie w waszym życiu taki moment przyjdzie. Ja mam takie już coraz częstsze przekonanie, że to się dzieje chyba w każdej rodzinie, nawet w dobrych rodzinach, że dorosłe dziecko w pewnym momencie, że jak powiem, wywala na wierzch całą swoją historię bycia ze swoimi rodzicami. I oczywiście rodzice są wtedy totalnie oburzeni, obrażeni, no bo przecież jak mi dziecko może mówić te rzeczy, ja je kochałem przez 20 lat, kiedy było w domu, starałem się, żeby było mu jak najlepiej, dawałem mu te wszystkie wskazówki i rady, żeby tylko nie stało mu się coś złego, a on mi teraz tu wyjeżdża z czymś takim. Po co to jest? To jest po to, żeby przywrócić wzrok swoim rodzicom. Tata, w ten sposób, kiedy Tobiasz mu wylał całą tą żółć na oczy i jeszcze nadmuchał mu w te oczy, odzyskał wzrok, a to znaczy w symbolicznym patrzeniu, zobaczył swojego syna zupełnie na nowo. Nie bójcie się, drodzy rodzice, takiego momentu, kiedy wasze szczególnie dorosłe, bo tu mówię o dorosłych dzieciach, przyjedzie do was z żółcią. Wy takich moment oczywiście chcecie strasznie uniknąć, a spróbujcie potraktować te momenty jako wyzwanie do tego: a może moje dziecko jest inne niż ja myślę, że jest? A może ja go nigdy tak naprawdę nie widziałem? Bo może siedzą tacy ludzie, którzy mają już dorosłe dzieci dawno, i to, co się miało wydarzyć, się już wydarzyło, i tego już nie odkręcicie. To, jak było tam z nimi, różnie było w waszej relacji z dziećmi. Może wam jest potrzebny teraz już, bo na te dwa pierwsze że, że, że powiem, za późno, bo dziecko już się se odnalazło serce i wątroby i to nie ma się już co tam wtrącać, tylko się odnalazło. Może was czeka tylko jeszcze jeden moment rodzicielski. Taki, że nauczycie się na nowo widzieć swoje dzieci. I ja wiem, że my wszyscy jesteśmy przekonani, ale przecież ja wiem, jak jest. Bo my jesteśmy oczywiście najmądrzejsi wszyscy. Nie, ja my doskonale. Przecież, no przecież wiem, bo widzę. Widzę, jak żyje, widzę, co robi, widzę, jakie ma z tego kłopoty, widzę, sam się to wszystko nagrzebał, widzę to, a może nie widzisz. I jak się zdarzy, że Twoje dziecko przyjdzie cię, że tak powiem, obrzucić żółcią, to nie reaguj od razu jeżem i poczuciem odtrącenia, niekochania i niewdzięczności. Chociaż tam oczywiście może też być pewna dawka niewdzięczności, odtrącenia i niekochania. Oczywiście, że tak. Ale potraktuj to jako wyzwanie, a może ja muszę przejrzeć, a może ja muszę zupełnie na nowo zobaczyć to moje dziecko, bo od 30 lat po prostu żyję w wyobrażonym moim obrazie tego dziecka, a to nie jest ono. Żeby to się mogło stać, dzieciak musi opuścić dom i musi poszukać własnego serca, własnej wątroby, a potem się zmierzyć z własną żółcią. I nie ma się czego bać. Taki jest, jak mówi Księga Tobiasza, normalny, naturalny tryb dorastania i wchodzenia w dorosłość. I nie ma takiej innej drogi, gdzie nie ma wielkiej ryby, gdzie nie trzeba wyciągać serca i wątroby, gdzie się żółć nie zbiera. To jest typowa historia, Dlatego tego też jakby Księga Bibina cała o tym, jak to zrobić, żeby dzieciak się stał dorosły. Jak to zrobić? Nie wy to macie zrobić. Ono to ma zrobić. Wy macie mu tylko stworzyć przestrzeń. Tam, gdzie ono nie chce szukać, tak. Jesteście wtedy do tego, żeby zmobilizować do szukania. Tam, gdzie ono się osuwa właśnie w totalne nieszukanie tego, kim ma być, i po prostu w marnowanie swojego życia, co się dzisiaj dzieje oczywiście nagminnie, tak. To wtedy wasze zadanie, strasznie trudne zadanie, to jest spróbować to dziecko popchnąć do tego, żeby szukało. Ale uwaga, nie nadawać mu to, tylko żeby szukało a kiedy już wybiera i, daj Boże, rzeczywiście sama zaczyna poszukiwać, a wam się to trochę nie bardzo podoba, to się pokornie wycofajcie i pozwólcie Mu to zrobić według Niego, nawet jeśli to będzie się wiązało z waszym poczuciem, wielka ryba go zaraz zeżre i zginie w nocy poślubnej i to będzie po prostu jedno wielkie pasmo nieszczęść. Czy tak nie myśleli rodzice Tobiasza? Na pewno, gdyby wiedzieli, co się dzieje, a na szczęście nie wiedzieli, dlatego Pan Bóg dał mu tego anioła, żeby go wyprowadził z domu, Gdyby wiedzieli, to by żyli w nieustannym przerażeniu. Z moim dzieckiem dzieją się straszne rzeczy, bo łazi z wielkimi rybami i szuka kobiet, kobiet które zabijają siedmiu mężów. Po prostu nieszczęście za nieszczęściem. A Pan Bóg mówi, ale dla Niego taką drogę właśnie wymyślił pacanie, tylko Ty tego nie wiesz. Nie obraźcie się na mnie, bo nie chcę Was obrazić, bo ja to mówię też do siebie i do mojego funkcjonowania z ludźmi, też do mnie przychodzą, gdzie mnie się wydaje, że ja wiem. Znaczy, to jest trudne, to jest trudne dlatego, że my zawsze jesteśmy przekonani, że wiemy i że kochamy, więc jednocześnie chcemy dobra, no i przecież chcemy dać dobro. Ja nie wątpię, że mama Tobiasza go strasznie kochała i tym, co chciała zrobić, chciała mu okazać miłość, ale nie tędy droga. Nie wątpię, że tata go też strasznie kochał i nawet chciał, żeby synek poszedł w jego ślady. Jest taka bardzo ładna scena, kiedy, jak już Tobiasz nie jest w stanie tego robić, to młody Tobiasz chodzi i zbiera te trupy yy, po ulicach. syn tylko wszedł w rolę tatusia. I bardzo wielu z was też może mieć takie coś, że moje dziecko powinno być takie, jak ja. Szczególnie jeśli wam wyszło, nie? Bo gorzej jak wam nie wyszło, wtedy sobie musicie Boże, żeby tylko nie było takie, jak ja, nie? Ale dokładnie, ta druga opcja jest tak samo zła. Skąd wiesz, co Pan Bóg przygotował Twojemu dziecku? Skąd wiesz, gdzie jest jego szczęście, gdzie jest jego droga? Pozwól Mu tego szukać, i Twoja najpiękniejsza i najcudowniejsza rola jest taka, żebyśmy mu tylko stworzył takie możliwości. żebyśmy mu stworzyła takie możliwości. To jest wystarczająco dużo roboty. Mówiąc krótko, wy potrzebujecie detoksu od tego myślenia, że dzieci są wasze, że są przez was kształtowane, że mają być przez was urobione, zrobione i wyprawione w dorosłość. I ja wiem, że większość z was myśli o tym w bardzo pozytywny sposób, że chce mu dać co najlepsze. Tutaj było takie, konferencja ojciec Adam ogłosił, Wieszyński bodajże, kto wychowuje twoje dziecko, nie? Uwaga, na pewno nie ty. Kto powinien wychowywać twoje dziecko? Na pewno nie ty. I mam nadzieję, że, do, że dobrze rozumiecie to, co ja mówię. Mnie nie chodzi o to, że macie być rodzicem, który siedzi w pokoju i nie ma nic wspólnego ze swoim dzieckiem. Ja cię nie wychowuję. Nic ci nie mówię, nie mam z tobą nic wspólnego, robisz co chcesz. Mam nadzieję, że rozumiecie, że ja nie to wam próbuję powiedzieć, co nie? Tylko wychowanie właśnie polega na tym, że pozwalacie mu poszukać swojego własnego. A to jest znacznie trudniejsze i znacznie pokorniejsze. I bardzo nam się to nie podoba. Chciałbym, żebyście spróbowali sobie trochę to przemyśleć. Najchętniej, bo najlepiej byłoby, żebyście poczytali księgę Tobiasza. żebyście sami się trochę z nią zmierzyli, z tym, co tam jest napisane. Tam jeszcze jest dużo innych wątków. Szczególnie tego ciekawego, co się dzieje między żoną, w sensie między mamą Tobiasza i tatą Tobiasza, co nie? W sensie tym drugim Tobiaszem. To jest bardzo ciekawa historia. Tylko może na marginesie jedna taka rzecz. Uzależnienie mamy od swojego dziecka. Taty czasem też, ale taty znacznie rzadziej, bo mężczyzna jest inaczej skonstruowany, dlatego, że wy drogie panie macie po prostu po inną relację z dzieckiem, boście je urodziły i dlatego jest trochę inaczej. Wy jesteście zupełnie inaczej związane z dziećmi niż, niż tatowie. Nie chodzi mi o to gorzej i lepiej, znowu, żeby mnie dobrze zrozumieć, Tak, mamy inny rodzaj relacji jako mężczyźni i kobiety. I wy drogie panie bardzo często macie ten mechanizm nie? totalnego uzależnienia od własnego dziecka i kiedy dziecko ma 18 lat, to wy przeżywacie właśnie największy dramat swojego życia, Wtedy, kiedy ono wychodzi z domu, nie dzwoni, nie pisze, nie odwiedza i w ogóle już nie kocha i nie zapomniało, co nie? Zdrowa mama, a to znaczy zdrowa żona, polega na tym, że ona marzy o tym, żeby dziecko opuściło dom i żeby nigdy więcej do niego nie wróciło. Dlatego, że w związku z tym, że ono wyjdzie z domu, to... Ona wreszcie będzie mogła być ze swoim mężem i wreszcie będzie mogła z mężem zrobić wszystkie najcudowniejsze rzeczy świata, które zawsze chciała robić, tylko że nie, tylko, że nie mogła, bo, no, bo były dzieci i trzeba się było nimi zajmować. Zacznijmy to ja zupełnie poważnie. Jeżeli jest inaczej, to znaczy, że między Tobą a Twoim mężem jest jakiś problem. I wszystkie Twoje uczucia, wszystkie Twoje oczekiwania zostały przerzucone z męża, z którym się nie da, bo beznadziejny. I często rzeczywiście tak jest w ogóle. Ja, ja to rozumiem oczywiście, nie? bo rzeczywiście ten mąż beznadziejny. I w związku z tym, żona poszukała ulokowania tego, gdzie się dało najbliżej, gdzie jest zawsze najbliżej. No na dziecko, co się dzieje, kiedy dziecko, a nie daj Boże już wszystkie poszły z domu, to jest zawsze z pies. Ile znam takich mam, które traktują własnego psa jak dziecko? Takie, które już wszystkie dzieci poszły z domu, już nie ma nad nimi władzy i kontroli i one już rzadko są. No to najbliższy wtedy, bo można niczego, no to, no to pies. Kiedy jest zdrowe małżeństwo, zdrowe, ja wiem, że to strasznie trudne, ale kiedy jest zdrowe małżeństwo, to naprawdę rodzice mają takie ogromne pragnienie po prostu was do domu, bo wreszcie chcemy zająć się sobą. Po prostu im szybciej w ogóle już pójdziesz w świat i znajdziesz swoje własne życie, tym lepiej. I znowu mam nadzieję, że jestem dobrze rozumiany, Nie chodzi mi o to, że matka ma nienawidzić, nienawidzić swojego dziecka i nie mieć nic wspólnego, co nie? Mam nadzieję, że wiecie, że ja nie o tym mówię. Tak, jeżeli odczuwacie, drogie mamy, Właśnie taki moment już, na no, przykład, jeżeli wasze dziecko ma 13 lat, a wy już jesteście w głowie, jak ono będzie miało, Boże, ono za 4 lata po prostu pójdzie z domu, ja to umrę z samotności i w ogóle muszę teraz przez te 4 lata zbudować im taką więź, żeby ono nie chciało nigdy opuścić domu. I, ilu ja znam takich rodziców i takie dzieci? Kiedy mi przychodzi 30-letni facet do spowiedzi i mówi, nie słuchałem mamusi i tatusia. To to nagminne jest w ogóle. I nawet jeżeli on, że tak powiem, funkcjonuje inaczej, to samo to myślenie jest, że tak powiem, włożone w taki schemat. Że, albo, to, słuchajcie, to jest w ogóle standard, że na przykład studenci spowiadają się, przepraszam, że tak mówię, że się spowiadają, ale to wszyscy to robimy. Znaczy, wszyscy to robiliśmy. Studenci się spowiadają z tego, że są nieposłuszni swoim rodzicom, nie? To jest standard w ogóle, w spowiedzi studenta. Ja zawsze zadaję pytanie, a przepraszam, a dlaczego miałbyś być im posłuszny? No, bo to są moi rodzice. A co jest takie przekazanie? Będziesz posłuszny swoim rodzicom? Jest przekazanie o kochaniu i czci rodziców, ale to jest zupełnie coś innego niż posłuszeństwo, tak? Posłuszeństwo to nie jest miłość. Mam nadzieję, że wy widzicie pewną subtelną... Za sekundkę będą pytania, dobra? Że jest pewna subtelna różnica tak? między posłuszeństwem a miłością. To, że masz kochać mam i tatę, jasne w ogóle. Do końca życia i w ogóle coraz bardziej, tak. Ale być im posłuszny, A skądże? Nie ma takiego przekazania czwarte A. Więc czwarte czci ojca i matkę, B i bądź im posłuszny. Nie? Tak, jak jesteś dzieckiem nieletnim i według prawa tego kraju, bo żyjemy akurat w tym czasie, w którym żyjemy, tak, jesteś w innym posłuszeństwo, bo jesteś po prostu, że tak powiem, zniewolony prawnie, nie? No tak, w tamtym czasie 12 lat i to oznaczało, że jestem już dorosły. To jest zupełnie inny czas. Myśmy zupełnie poszli w górę, ale nie o tym chciałem. O to mi tylko chodzi. Pomyślcie, drodzy, czy to nie są rzeczy, które się w Was dzieją i wy macie takie nieustanne przekonanie, ale to jest z dobrych intencji, bo ja chcę kochać, bo ja chcę dać dobro mojemu dziecku. Dasz mu największe dobro, kiedy mu pozwolisz znaleźć siebie. Ale jemu pozwolisz znaleźć, a nie mu to nadasz. Mówiąc krótko, to zdanie, do którego się sprowadza cała ta konferencja i mogła trwać tylko jedno zdanie, a niestety trwała tyle, ile trwała, oznacza daj spokój swojemu dziecku. Daj wreszcie spokój swojemu dziecku i przestań je męczyć. Stwórz mu przestrzeń do poszukiwania. Pokaż mu, gdzie są granice, ustal mu te granice jak najbardziej, mobilizuj je nieustannie, żeby nie marnowało życia, tylko szukało serca i wątroby, tak? I potem je zostaw. I w ten sposób zrobisz najpiękniejszą rzecz, jaką możesz zrobić. Tak na koniec. O tym będzie jeszcze kolejna konferencja, bo mam jeszcze jakąś drugą konferencję w tych tematach, bo tam mamy po dwie. I niech to będzie y, zwiastun y, następnej konferencji. Zobaczcie, czy Pan Bóg jest. Najlepszym rodzicem świata, czy nie? Najlepszym ojcem na świecie jest Pan Bóg, czy nie jest? Jest? Ha. Przychodzi młodszy syn do swojego taty. I mówi mu tak. Drogi tato, chciałbym, żebyś już nie żył. I chciałbym dostać spadek, który na mnie przypada. Bo spadek dostaje się wtedy, kiedy tato nie żyjesz. Ja bym chciał być tato w świecie, w którym ty nie istniejesz, bo chciałbym połowę spadku. Daj mi pieniądze i tyle się widzieliśmy. Co robi najlepszy ojciec świata? Nie, nie umiera. Nie popełnia samobójstwa. Nie. Tylko dał mu bez żadnego słowa skargi. Czy on chciał zrobić coś fajnego? Czy ten syn chciał zrobić coś świetnego? Czy ten syn wylądował w chlewie potem? Czy ten syn powiedział najgorsze zdanie, jakie można powiedzieć swojemu ojcu? Powiedział: Co zrobił najlepszy tato świata? Hmm, dosyć dziwne. Ale o tym za dwa miesiące na kolejnej konferencji.